Dzisiaj kolejny dzień naszej wycieczki. Mówię szeptem, ponieważ mój chrześniak tam śpi. Mały jeszcze śpi, a my już powoli wyruszamy dalej. Dzisiaj do Lindsdorf. To jest w Niemczech, a później do nowego żelaznego łabędzia. Tak to się nazywa po polsku, więc w niemieckim to jest Hohen... Hohen... Zawsze tam wtórać się z mówieniem tego. Ale do zamku, na którym się wzorował Disney, który jest przepiękny i który tam też małą... Znaczy nie, ogromną rolę ma osoba, która miała ożenić się z siostrą Sisi, ale tego nie zrobił, bo oszalał i zaczął budować zamek, zamknął się w nim, więc tam dzisiaj jedziemy. Będzie pięknie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Ja lecę myć twarz. Okej, okay, dzisiaj jest kolejny dzień naszej wycieczki. I tak jak mówiłam wcześniej, idziemy w kierunku nocy. Teraz się pakujemy do auta, składamy tu wszystkie rzeczy. Wszystkie potrzebne i niepotrzebne, które zabraliśmy. I jest piękna pogoda, świeci słońce, więc się cieszymy, bo wczoraj było beznadziejnie. Dzisiaj jesteśmy w Binderhof i właśnie jest taki piękny zameczek Ludwika II, który zaczął go budować, jak zaczął swoją chorobę psychiczną, tak naprawdę. Jak przegrał jedną wojnę i musiał oddać swoje wojsko, czyli oddać swoją władzę królewską. I zaczął budować zamki. Zamek, na którym najdłużej przebywał król Ludwik II. Ale jest tutaj pięknie, więc to jest najważniejsze. Idziemy zwiedzać dalej. Nasz kolejny nocleg w Austrii, to jest moje łóżko. To są wszystkie nasze rzeczy. Tu przechodzimy dalej i to jest królestwo mojego brata i bratowej, to jest dla nich łóżko. To jest w ogóle specjalne łóżko dla mojego chrześniaczka z specjalnym dla niego ręcznikiem i w ogóle pierzynką dla niego. To jest takie słodkie, takie kochane. I tutaj, zamiast balkonu, nawet mamy taki mały aneks do jedzenia. W ogóle jest to genialne i tutaj mamy nasze miejsce do jedzenia. Zobaczcie z tym widokiem, jaki tu jest piękny widok. Tu są góry wszędzie wokół. Wszędzie wokół są góry. Po prostu to jest coś niesamowitego. Wow. Dzisiaj byliśmy w zamku Hohenstall, ogólnie zamku Ludwika II, jednego z trzech zamków, które wybudował. Inaczej zamek kamiennej łabędzia, tak też się nazywa, i zamek naprzeciwko Hohen, coś tam. Te nazwy są mega trudne dla mnie po niemiecku. I dzisiaj śpimy w Austrii, tutaj właśnie na Austrii. I zamki były fajne, były bardzo ładne, na zewnątrz po prostu bajeranckie, mega świetne. Wewnątrz to prowadzenie trwało pół godziny z audio przewodnikiem. Była ekspresowa, w sumie myśleliśmy, że będzie coś więcej, jeszcze coś więcej zobaczymy. Mega jest sala trenowa, jest cała w złocie. Ogólnie styl bizantyjski w sali trenowej, później były jego sypialnia. Sypialnia to był styl barokowy, jedyny pokój, w którym styl taki właśnie był zrobiony. Jego sypialnia, jego łoże. Jego jadalnia, czyli tak naprawdę sala biesiadna, a średniowiecza. Tak wyglądało, wszędzie były wzory też średniowiecznych, różnych nie mitologii, tylko nie tylko powieści średniowiecznych. Ogólnie mega bajerancki zameczek, bardzo ładny. Cię na pokład opisała, jest pięknie, słonecznie, cię nie odzywałam, bo tak jakoś wyszło. Tak też nie ma być, tak miało być, ale mi się mega podoba, cieszę się, że tu jesteśmy. Ten dzisiejszy nocleg w ogóle jest świetny, ten jedyny nocleg, który mamy ze śniadaniem. I to, co tutaj jest, to jest coś mega, coś niesamowitego, po prostu się mega cieszę. Też Art jest bardzo spokojny, mój chrześniaczek, więc... Jutro jedziemy dalej, jutro jedziemy do Rattenburga, jakoś tak, jeszcze zobaczymy, jeszcze mamy jutro w ogóle czas, więc może coś jeszcze jedno gdzieś trafimy, to też zrobimy taki dzień sobie wolniejszy, bo wstajemy od 9, to 9 mamy śniadanie, więc na spokojnie, na luzie. A właśnie co chciałam powiedzieć, tutaj mamy w nocleg właśnie takiego państwa, to jest ich... taki hostel, można powiedzieć, po prostu wynajmują miejsca w domu, państwo, którzy... Totalnie nic po angielsku nie potrafię mówić, wszystko po austriacku, po niemiecku. Dogadaliśmy się troszkę na migi, troszkę angielskiego, trochę niemieckiego wyszło, udało się. Wszystkie noclegi ja szukałam, więc w sumie na każdym noclegu jestem zazwyczaj zaskoczona, jak to wygląda, bo pierwszy był fajny, drugi był też fajny, ten jest genialny. A jutro w ogóle śpimy w centrum miasteczka, takiego niemieckiego, średniowiecznego, więc też w ogóle będzie odlot.
Dobra, ja kończę, bo będziemy teraz pewnie jeść kolację. Arti pewnie pójdzie spać, bo jest mega zmęczony. Tutaj. Tak? Tu masz parking, tu jesteśmy z tej strony. Tu jest nasze... Nasz nocleg. Całe miasto. I to jest nasz nocleg kolejny. Właśnie dotarliśmy do Rothenburg ob der Tauber, czyli po prostu do miasta nad rzeką Tauber. W Bawarii jest to takie małe, średniowieczne miasto, może nie takie do końca małe. Jest to jedno z lepiej zachowanych w Europie. Jest mianem najlepszego takiego bajecznego miasta w Niemczech. Jest też jako czwarta atrakcja w Niemczech uważana to całe miasto. Faktycznie jak tutaj wjechaliśmy, to wow, całe zatoczone murami obronnymi i wyruszamy zwiedzać. Idziemy właśnie średniowiecznymi murami wokół zamku. Wokół miasta, przepraszam bardzo. Jest pięknie, świetnie. Mój chrześniak śpi tam po drugiej stronie pokoju, więc będę mówić cicho, właśnie ktoś się prowadził u nas na góry, do góry nad nami. Ogólnie jest świetne miejsce. Jestem, tak jak wcześniej powiedziałam, w Rothenbergu i jest takie, w sumie wcześniej myślałam, że wszystko jest autentyczne, ale miejscowość została zniszczona podczas nalotów przez aliantów w czasie II wojny światowej i cała miejscowość, przynajmniej to co zostało zniszczone, a duża część została zniszczona z tego co pamiętam, została odbudowana dzięki darczyńcom z całego świata. Na przykład w momencie, gdy idziemy przez mury obronne, to zostały wszystkie zrekonstruowane. Widzimy co kilka kroków tabliczkę z imieniem, nazwiskiem albo firmą i miejscem, z którego danego kraju to jest oraz liczbą metrów murów, które zostały dzięki nim odbudowane. I to jest takie coś, że ludzie naprawdę chcą, żeby takie piękne miejsca były, bo cała miejscowość jest po prostu jakbyśmy się przenieśli do innej epoki. Jedynie co tu jest minusem wielkim, to to, że są auta, że tu wewnątrz miasta, tego średniowiecznego, jeszcze auta. Bo są mury, są bramy, jest wszystko. Są odbudowane wszystkie kamieniczki na wzór ze średniowiecza, tak jak to tutaj była miejscowość. W ogóle też jest taka legenda, że miejscowość podczas wojny 30-letniej została uratowana dzięki temu, że tutaj miejscowi dali 3 litry najlepszego wina, jakie mieli dowódcy wojsk przeciwnych, którzy zdobyli to miasto i ten dowódca powiedział, że tak, że zostawi miasto wolne, jeżeli jakiś śmiałek się zgłosi, który te 3 litry wina wypije za jednym razem. I zgłosił się burmistrz, któremu się to udało. Ale w sumie nikt nie wie, czy ta legenda jest prawdziwa, czy to jest tylko legenda, czy to jest prawdziwa historia, nikt nie ma pojęcia. Ale miejscowość została uratowana, ale kilka set lat później, niestety to się nie udało, została zniszczona i teraz chodzimy po zrekonstruowanym mieście i chyba przez to nie jest wpisane na listę UNESCO, bo właśnie wraz mi mówił, że to na pewno musimy na liście UNESCO, bo to jest takie piękne, a ja wiem, że właśnie, że nie, że czytałam wiele rzeczy o tym, wiele informacji, indziej nie było nic o UNESCO, a dużo innych, na przykład Zamość Polski na UNESCO, gdzie jest o wiele mniejszy niż tutaj cała ta miejscowość, więc po prostu musi być to, że jest odbudowane, dlatego nie zostało wpisane, ale tutaj przyjeżdża masa turystów, gdzie akurat tych turystów tak bardzo wielu nie było. Chyba dlatego, że po prostu jest maj, początek maja, my w Polsce mamy majówkę, długi weekend majowy, a tutaj Niemcy mieli tylko dzień wczoraj, czy wolny 1 maj, święto pracy. I wydaje mi się, że właśnie dlatego nie było tu aż tak wielu turystów. Ale ogólnie miejsce jest przeboskie, jest bajeczne. To dostałam sama, bo mój brat i bratowa poszli sobie na miasto wieczorem. Ja powiedziałam, że zostałem z małym, bo już tak troszkę mi się nie chciało iść. A też wiedziałam, że oni potrzebują czasu razem swojego i tyle. W końcu są małżeństwem, a ja jestem cały czas z nimi. Ale piękne miejsce, jak tylko będziecie mieli kiedyś szansę tutaj przyjechać, naprawdę polecam, bo jest świetne też, my mamy tak jakby miejscówkę świetną zarezerwowałam i po prostu miejsce jest piękne, więc polecam i dla osób z dziećmi i bez dzieci, dzieciom się spodoba, bo jest takie bajkowe bardzo, po prostu z filmów, z bajek się śmieję, że to jest Asterix i Obelix, misja Kleopatra, bo tam było takie miasto. No, oczywiście to było w Galii nagrywane i bardzo podobnie jest tutaj, bardzo, to bardzo podobnie, więc jestem
Tak, chociaż misja Kleopatra to było tam w Egipcie, więc nie do końca, ale się śmiałam bardziej po to, że właśnie z chrześcijanki moim wątką na misji Kleopatra. No, ale jest pięknie, a ja lecę dalej tam ku małemu, przeglądać sobie internety i tak dalej i pewnie pójdę spać. A jutro jedziemy do Norymbergi, więc mam nadzieję, że dzień jutrzejszy Wam się również spodoba. A dzisiaj chyba się już z Wami żegnam w tym vlogu. To będzie co prawda krótki vlog. Mam nadzieję, że Wam się podobało dzień z Neuschwast i z dzisiaj z Rotenberg. Te miejscowości miękkie są dla mnie straszne, ale jeżeli Wam się podobało, to zostańcie ze mną na dłużej i zostawcie takie coś, to jest kciukiem w górę, tak to się nazywa, po prostu, że Wam się podobało i zostańcie ze mną dłużej w tym moim świecie, jeżeli chcecie, a jak nie, no to nie, Wasz wybór, mój nie, mnie to nie zaboli, tego nawet nie poczuję, ale do zobaczenia później i też mam nadzieję, że Wam się podoba ta moja wycieczka z moją rodzinką, a jutro podróż dalej, dzień kolejny na Rymberga, tam jeszcze mi nie było. A będę. I wy też możecie być. Więc pa, pa.